Witajcie na kanale Tarot z Planem Duszy w rozkładzie kart Tarota w czytaniu na kolejny tydzień. Tydzień zaczyna się 8 lipca, wakacyjny tydzień, nie ma nowiu, nie ma pełni, jest taki zwykły tydzień. Taki wakacyjny, być może leniwy, ponoć ma być ciepło, gorąco. W związku z tym myślę, że dla tych, którzy chcieliby pogrzebać sobie jeszcze może w jakichś książkach, poczytać coś, może na urlopie, pomyślałam, że dobrze zrobi promocja książki Plan Duszy. Będzie promocja, już teraz jest właściwie, możecie zajrzeć na www.planduszy.pl. Cena się zmniejszyła i przez pewien czas będzie tańsza ta książka. Także taka sytuacja. Zapraszam Was też do odpoczynku, do relaksu, do przemyśleń, medytacji. O, wypadła karta, więc to będzie pierwsza. O właśnie, karta, ósemka, monet. O, właśnie chciałam też dodać, że ósemka monet jest akurat kartą pracy. Często tak jest nazywana, więc no ciekawe, prawda? Ja mówię o relaksie, a z drugiej strony chodzi też o to, żeby być może zrobić coś dla siebie. Coś takiego szczególnego. Może w pracy, może w domu, może uważność tutaj swoją pogłębić. Właśnie będąc na urlopie, poprzez medytację, poprzez rozwój, poprzez sprawdzenie na przykład, jaki jest mój plan duszy. Natomiast co karty? Karty pokazują właśnie tą ósemkę monet, królową monet i świat. Wszystkie karty pokazane pokazują nam żywioł ziemi, czyli tak naprawdę coś konkretnego. Jakiś konkret w sensie satysfakcji, ukończenia czegoś, poopiekowania się sobą. Jakby w kontekście tego, od czego zaczęłam, to może być właśnie coś podobnego do przyjrzenia się głębiej i szczegółowiej temu, kim jestem na głębokim poziomie, do przepracowania jakichś drobiazgów czy rzeczy, z których się życie składa, bo życie tak naprawdę składa się z drobiazgów, z rzeczy drobnych, a nie z jakichś wielkich wyczynów. Więc myślę, że warto tutaj przypatrzeć się temu, popatrzeć i poczuć, co ja czuję, że przepływa przeze mnie, jak odczuwam ten świat, jak odczuwam swoje ciało też, bo konkret to jest właśnie ciało, czyli mamy tutaj coś takiego, z czym czasami zmagamy się, ponieważ to ciało na przykład nie jest tak, jakbyśmy chcieli, albo wyobrażamy sobie, że moglibyśmy tutaj coś zmienić i poprawić. I ten tydzień jawi się jako taki tydzień konkretów, właśnie, czyli podejścia konkretnie do sytuacji, w której się jest, czyli zaopiekowania się. Jeśli trzeba iść do pracy, to pracą. Dopracowaniem jakichś ostatnich rzeczy, które może trzeba zostawić koleżance czy koledze, ponieważ kiedy idziemy na urlop, to wiadomo, ktoś albo będzie wszystko czekało na Was, albo ktoś będzie musiał Was zastąpić. I myślę, że może tutaj być takie domknięcie dla niektórych z Was. Na pewno będzie to taki kończący, taki tydzień kończący pracę przed urlopem. Dla innych to może być zamknięcie w ogóle jakiegoś dzieła, zadania, czegoś, co robiliście, projektu. Bo karta świat kończy tutaj tą sekwencję, czyli z satysfakcją zamykam coś, jakiś albo czas, albo okres czasu, albo właśnie te pierwsze półrocze roku 2024. Tu może być też takie podsumowanie, tak? Leżąc na plaży, czy gdzieś tam odpoczywając, może to tak być, że będziemy tutaj coś przerabiać, albo robić pikniki, zajmować się też innymi, w szczegółach dopracować tutaj, co chcemy zabrać, czym chcemy poczęstować ludzi, jak chcemy zaspokoić swoje i innych potrzeby, ponieważ królowa monet, która centralnie leży tutaj, nazywana jest małą cesarzową. Z jednej strony jest to też taka właśnie osoba, która potrafi sobie poradzić z materią i z niczego zrobić coś, ale też z drugiej strony jest bardzo opiekuńcza, bardzo czująca. Mamy tu wodę, ziemi, więc widzicie, jest tutaj taka czułość i empatia.
I to może być bardzo satysfakcjonujące. Myślę, że to może być bardzo dobry tydzień, bardzo konkretny tydzień. Wakacyjny, konkretny tydzień. Nie wiem, jak to może brzmi, ale no właśnie. No dobrze, to w takim razie zaczynamy rozkładanie kart dla każdego znaku. Będą po dwie karty. No i będzie interpretacja, możecie sobie przeskoczyć. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że tutaj przychodzicie, że jesteście, że polecacie kanał, ponieważ dzięki temu więcej ludzi może wysłuchać czytań, czy właśnie zerknąć do planu duszy, czy zgłosić się na sesję, czy właśnie usłyszeć o rzeczach, o których może wcześniej nie słyszał. Także fajnie, bardzo, bardzo dziękuję. I zaczynamy od raka. Właściwie dwie karty, wiadomo. Będzie łatwiej. Jedna karta tarota może właśnie bez dodatku drugiej oznaczać bardzo różne rzeczy, w sensie albo pozytywne, albo negatywne. Można tu właśnie jedną kartę wyjąć w odniesieniu do tych głównych energii, no ale warto mieć jakieś odniesienie i tak czy siak dwie karty dają może pełniejszy jakiś obraz jakiejś sytuacji czy jakiegoś zdarzenia. Panny. Teraz wagi. Teraz mamy skorpiony. Ja mam tutaj takich sąsiadów głośnych i ciekawa jestem, czy ich tutaj słychać, czy ten mikrofon zbiera. Wszystkie okna i tak zamknęłam. Tutaj mamy strzelca, teraz koziorożec. Teraz będzie wodnik. Wodnik. Ryby. Barany. Tak. Byki. No i ostatnie bliźnięta. Dobrze, więc mamy tutaj bliźnięta. A w atmosferze 6 mieczy. No tak jak mówię, podróże wakacyjne, spokój, z chaosu do spokoju, taki przepływ. Karta brama, która mówi, że jest tutaj też być może właśnie ten przełom pomiędzy tym czasem, kiedy szliśmy do światła, a teraz będziemy płynąć w stronę przeciwpołożną, tak? Czyli będziemy oddalać się. Dzień będzie się robił coraz krótszy. Niestety. No ale takie są zasady w naturze, takie są reguły. Tą łodzią można dopłynąć do spokoju, do takiej harmonii wewnętrznej, w umyśle też. Tak jakbyście mieli na spokojnie przeżyć. Tak jak mówiłam, ten tydzień. Często bardzo dużo osób jest na wakacjach i myślę, że może nawet pogoda będzie sprzyjała. W tym tygodniu jest dosyć chłodno, ale w przyszłym tygodniu słyszałam, że ma być cieplej, więc myślę, że to może być naprawdę dobry wyjazd na wakacje, jeśli ktoś pojedzie dopiero. A jeśli już jest, no to też fajnie, prawda? To w przyszłym tygodniu jeszcze też będzie miło i sympatycznie i spokojnie. Raki. Paść kielichów. Wasz żywioł i moc, karta wielkich arkan. Powiem, że jest tutaj pewnego rodzaju dziecięcość, taka sytuacja, w której chcielibyśmy, żeby życie było przyjemne, żeby ktoś się nami opiekował, a szczególnie wami. Ten tydzień jawi się jako tydzień, gdzie będziecie się mocować trochę ze sobą i ze swoimi potrzebami. Może właśnie chcecie, żeby
raczej to ktoś dostarczył wam tej opieki czy empatii niż wy sami sobie. Paź kielichów jest energią bardzo młodą, bardzo naiwną i taką często zaskoczoną albo taką eksperymentującą być może z tym, co dzieje się wewnątrz. Może potrzeba tutaj przytulić, utulić siebie i może nie tak bardzo walczyć ze swoją jakby wewnętrzną mocą i siłą. Tutaj może być jakiś przełom, ale nie musi. To jest karta, generalnie to jest, znaczy ta karta mocy jest generalnie kartą lwa. Więc jest to znak, który za chwilę będziemy witać, będą urodziny lwów. I myślę, że jest to spotkanie raka i lwa. Przynajmniej tak to wygląda. I ten lew jakby z tą swoją mocą i zapałem może też tutaj jakby wybrzmiewać jako ktoś, kto będzie was chciał troszeczkę nakręcić do tego, żeby zacząć się bawić więcej, tańczyć, żeby więcej dać sobie uwagi być może w tym nadchodzącym tygodniu, żebyście siebie pokochali naprawdę takim, jakimi jesteście, bez wybrzydzania, wymyślania, tak? Żebyście byli dla siebie po prostu kochani, tak? Potrafili docenić to, co macie i kim jesteście. Także bardzo takie fajne te energie dla raka, myślę. Takie rozgrzanie i serducho się otwiera. Lwy natomiast mają rycerza kielichów i ósemkę mieczy. No cóż mogę powiedzieć? Gdzieś pętlicie się tutaj w głowie w jakiejś iluzji, że być może samo coś się zadzieje w romansach i nie tylko. Tutaj może tak być, że też jakby nie chcecie widzieć i słyszeć tego, co na zewnątrz, albo nie jesteście gotowi na przyjęcie jakichkolwiek awansów czy romansów i tak dalej. Rycerz kielichów bardzo chętnie idzie z tym kielichem. To jest też podjęcie takiego działania z miłości być może, ale jest też dużo takiego bawidamowstwa, czyli bawidamek może się pojawić, taki ktoś, kto będzie chciał wam mydlić oczy, a wy już od razu macie te oczy zasłonięte, więc wygląda trochę tak, że tak czy siak, czy to będzie bawidamek, czy to będzie ktoś konkretny, to wy i tak nie chcecie tutaj być otwarci na to, co się dzieje, jakby na zewnątrz. Dociągnę wam kartę, bo to jakoś tak, no, nie może pozostać. Na pewno jesteście w swoim jestestwie, w swojej głowie. Świat na zewnątrz wygląda bardzo inaczej, a u was w głowie też inaczej, więc coś by trzeba było z tym zrobić. O. Może być tak dla niektórych z was, że się pojawi ktoś, kto może wam uzmysłowić, że ten świat to trochę inaczej wygląda. Ten król mieczy ma miecz, którym może się posłużyć. Zresztą wy też macie miecze, ale tak jakby sami z siebie tutaj może w przyszłym tygodniu nie będziecie wiedzieli, jak się wydostać z jakiejś tutaj sytuacji, w której jakby nie widać pomocy, czy nie widać w ogóle, jak z niej wyjść. Natomiast taki król, nie wiem, może to być ktoś starszy, zdecydowanie od tego rycerza, kto poprzez mówienie, czy poprzez wskazanie kierunku, czy celu, czy poprzez właśnie tutaj zrobienie jakiegoś ruchu, pomoże wam tutaj wyjść z jakiejś tutaj takiej zagwozdki. I może się uda wyjść naprzeciw temu, kto przychodzi z kielichem miłości. Czyli można by powiedzieć, że umysł chce kontrolować wszystko i umysł chce też kontrolować serce, a to zupełnie jest niemożliwe. I dopóki nie zdacie sobie z tego sprawy, dopóty będziecie siedzieć właśnie w takim zamknięciu w głowie i możecie przegapić na przykład jakąś bardzo przyjemną ofertę dawaną z serca.
albo możecie czegoś nie zrobić, bo tutaj może wchodzić taka zimna kalkulacja i nie, my jako ludzie, myśląc nasze myśli, jesteśmy uwarunkowani przez różnego rodzaju wpływy od dzieciństwa, więc my nie widzimy całej sytuacji. Dlatego pozostawanie w negatywności czy w takim zamknięciu nie jest dobre. Więc warto albo poczytać, albo zwrócić się do kogoś, kto może ma wiedzę na temat, który jest taki właśnie potrzebny w przyszłym tygodniu. Bo może to być na każdy temat takie zamknięcie, nie tylko miłości. To może być zamknięcie na sprawy również w pracy, które gdzieś są potrzebne, żeby je rozwiązać, tak? Więc tutaj uwaga na to, co myślicie, bo możecie być zapętleni w głowie i nie widzieć w ogóle świata tak, jak w rzeczywistości on wygląda. Także nie mówcie, że czegoś nie ma, bo może nie do końca jest to prawda. Panny. Panny mają pazia buław i cztery miecze. No, dla Was energia Waszego żywiołu leży na stole w wielkim wydaniu, ponieważ jest i karta świat, i królowa monet, i osiem monet. Natomiast Wy, jako Wy, macie tutaj jakąś inicjację. Gdzieś w spokoju być może pojawiają się w Was jakieś pomysły, jakieś rozwiązania, jakaś iskierka. Czyli mam pomysł i ze spokojem jakby jestem w stanie zobaczyć wizję jakąś w swojej głowie. Ta czwórka mieczy pokazuje spokój, zamknięcie, odpoczynek, rekonwalescencję. Mogą to być właśnie takie chwile na wakacjach, gdzie oddalamy się też od tłumu, kiedy chcemy pozostać sami ze sobą, żebyśmy mogli się ze sobą dogadać, zaopiekować się sobą, żeby mogło coś nowego wymanifestować się tak naprawdę mocno po skończeniu urlopu, z całą werwą i siłą może to rozdmuchane być, czy w sensie takiego rozpalenia. Paź buław jest taką kartą szybką, iskrą, która może zgasnąć, jeśli nie będziemy pielęgnować. Natomiast myślę, że tutaj karty sugerują w przyszłym tygodniu, żebyście się nie przemęczali, żebyście się naprawdę zaopiekowali sobą, żebyście dzięki temu, że będziecie spokojni w odpoczynku, mogli tutaj pobawić się z dziećmi też i ze swoim wewnętrznym dzieckiem. Ostatnio moja siostrzenica właśnie mówi o tym, jak odnalazła wielką radość w układaniu puzli, tak? Więc właśnie, dlaczego nie? Spróbujcie w tym następnym tygodniu podejść do życia zupełnie ze spokojem, zaopiekować się sobą, swoim dzieckiem, jednym czy więcej, lub swoim wewnętrznym dzieckiem i na przykład poukładajcie puzzle, poczytajcie książki, zróbcie coś, na co nie macie zwykle czasu albo odkładacie to na później, a to jest przyjemność, tak? Więc dla Was tydzień, gdzie macie pamiętać o tym, że bawić się trzeba, nie tylko będąc dziećmi, dorośli też. I dalej idąc mamy wagę, dziewiątka buław i królowa buław. No waga tutaj ma taki zestaw przemęczenia. Zbyt dużo tutaj jest takiego rozpalenia, zmagań z zadaniami, z rzeczami, które być może będziecie mieli do zrobienia. Być może dla niektórych upał też może być problematyczny. Tak jak ten ostatni upał, gdzie temperatura była rzeczywiście ogromna. Wielu ludzi czuło się niekoniecznie dobrze. Więc jest tutaj jakieś rozpalenie, jest tutaj chęć zrozumienia też tego, czego ja tutaj bronię i dlaczego w ogóle chcę bronić. I takie zrozumienie też, że jest to pewnego rodzaju opór i zmęczenie. No i nadal gdzieś ktoś chce być może awansu, czy chce tutaj wejść na jakiś piedestał, udowodnić być może sobie coś w przyszłym tygodniu i pomimo tego zmęczenia nadal chce tutaj dowodzić i chce obwieścić może jakiś pomysł. Jest tutaj ewidentnie jakiś pomysł, który być może chcecie, o którym chcecie powiedzieć. Może warto by było
nie stać na straży tego pomysłu z taką siłą i z takim wielkim zaangażowaniem, ponieważ to jest wyczerpujące. Ja myślę, że jeśli pomysł jest dobry, to on się sam obroni. Być może jest też tak, że tutaj jakaś królowa buław, czyli ktoś z waszego otoczenia będzie właśnie tą osobą, która będzie was wspierać, jednocześnie też proponując, żebyście trochę odpoczęli albo żeby zelżało jakby napięcie czy stres, który się gromadzi wokół czegoś, co no nie do końca może jest warte tego. Może tutaj być też konflikt, ponieważ królowa buław to jest ktoś, kto wie, czego chce, kto jest bardzo taki, jak widać, błyszczący. Natomiast królowa monet jest taką raczej osobą mocniej schowaną, osobą, która może bardziej jest skierowana na potrzeby innych, a tutaj królowa buław raczej na swoje potrzeby, więc uwaga. Czy czasami waszą potrzebą nie jest to, żeby na przykład troszeczkę zeszło z was napięcie? No i warto się nad tym zastanowić. Może to jest ta myśl koronna, żeby tutaj odpocząć i dać sobie przestrzeń na to, żeby może właśnie odpoczywać i bez takiego napięcia i stresu po prostu brać to, co jest i nie walczyć z tym, z czym po prostu walczyć się czasami nie da. Ok, to teraz patrzymy na Skorpiona. 10 monet i król monet. No, całkowicie energia Ziemi tu u was. W głównej energii mamy Ziemię. A dla niektórych to oznacza jakieś bogactwo, jakiś tutaj zastrzyk gotówki nawet. Być może właśnie spotkania też rodzinne, spotkanie z kimś, kto też potrafi świetnie działać w materii, może być pod znaku byka, koziorożca albo panny. Ktoś, kto bardzo fajnie potrafi wypełniać czas, przestrzeń pomysłami, ale też jakby realizacją i płynącą z tego tytułu satysfakcją. I też gotówka za tym idąca. Chociaż tak naprawdę chodzi tutaj bardziej o obfitość. Ta gotówka, owszem, jeśli spływa w obfitości, to jak najbardziej wszyscy się cieszymy. Natomiast nie tylko o pieniądze chodzi, pieniądze nie są głównym celem. Celem jest satysfakcja, celem jest poczucie, że mogę zrealizować różne pomysły w otoczeniu mojej rodziny, mogę poczuć się wspaniale. Tu bardziej myślę, chodzi też o odpoczynek wakacyjny, o takie napełnienie się tą energią może domu rodzinnego, tak? Gdzie mamy i dziadków, i rodziców, i dzieci. Bardzo fajna energia, chociaż dla niektórych to może oznaczać taki ciężar czasami też, bo dziesiątka monet to jest wielki worek na przykład obfitości. I kiedy tyle mamy, to czasami też nie wiemy, co z tym zrobić, więc uwaga, dużo tutaj ziemi i dużo być może rzeczy, którymi też jakby trzeba będzie się zająć, ale raczej w taki bardzo, bardzo pozytywny sposób, dużo satysfakcji, dużo takiego no, pracy takiej, gdzie trzeba coś poukładać z tą obfitością, coś zrobić, bo może się komuś w ogrodzie urodziło bardzo dużo owoców albo warzyw i teraz na przykład będzie ogórki zaprawiał, tak? To też może być. Ok, to teraz mamy strzelec, ma wieżę i dwie monety. Jest tu jakiś przełom i trzeba będzie podjąć pewne decyzje. Może się nie spodziewacie niczego takiego gwałtownego, natomiast wszechświat może was zaskoczyć. Tutaj ewidentnie komuś korona z głowy spadnie albo może piorun uderzyć w jakąś tutaj posiadłość albo po prostu na przykład rozwalić płot albo może być coś, co was zaskoczy. Po prostu tak was zaskoczy, jak to mówią, szczęka wam opadnie i wy będziecie mieli, czy musieli jakby podjąć pewne decyzje. Tutaj ta dwójka monet często mówi o tym, że świat troszeczkę wiruje i wachluje, że trzeba jakby być bardzo elastycznym, że w przyszłym tygodniu, jeśli cokolwiek się zdarzy,
to trzeba będzie tą elastyczność tutaj w sobie odszukać i podjąć decyzje, które pozwolą Wam tutaj jakby wyjść z jakiejś sytuacji, która może się zdarzyć, taka nieprzewidziana rzecz. Jak na przykład, nie wiem, czy samochód się popsuje i trzeba do mechanika, czy coś się zdarzy innego, no to wtedy trzeba coś z tym zrobić, prawda? Dla niektórych to może być coś, co usłyszycie i nagle się okaże, że no nie jesteście pępkiem tego świata na przykład, tak? Jak to często ego myśli. Bo ego właśnie myśli i czuje się bardzo takie zranione i kiedy coś się dzieje i nie ma tu kontroli, tak? Natomiast patrz, mieczy przechodzący tutaj jako karta wyjaśniająca mówi o tym, że coś nowego po prostu ma się pokazać. Tutaj słowo ciałem się stało i ten wszechświat Wam chce dostarczyć tutaj jakiegoś nowego pomysłu, jakiegoś nowego albo młodego człowieka, który będzie chciał się uczyć od Was. Albo tutaj będzie coś na rzeczy, ktoś może zacząć pisać książki, albo zacząć robić coś, czego wcześniej nie robił. Swój czas poświęci na jedną pracę, a resztę czasu właśnie na przykład na coś nowego, na nauczenie się też czegoś, może języka francuskiego, włoskiego, czy jakiegokolwiek innego. Więc tutaj może być bardzo różnie. Może się zdarzyć wielka rzecz, która Was może nawet zmusić do tego, że to jest teraz ten czas, że będę się uczyć angielskiego na przykład, tak? Albo obsługi komputerów, albo programowania, albo cokolwiek, co się komu przytrafi w sensie tej wieży, tak? No jeśli tutaj ułamał się ewidentnie obcas, no albo buty do wyrzucenia, albo trzeba będzie naprawiać, więc tak czy siak chodzi o to, że Wasza sytuacja się zmieni i nie będzie można już na tych obcasach dalej iść. Trzeba będzie wymyśleć i podjąć decyzję, co dalej i to ma być nowy sposób. Może buty nie na obcasie, tak, dla niektórych. Więc no, różne sytuacje życiowe, świeżość, coś nowego, więc nie przyjmujcie tego zdarzenia, takiego właśnie niespodziewanego, które jakby nie zaplanowaliście sobie, tylko jakieś wydarzenie jest po to, żebyście Wy albo zmienili myślenie, albo przekierowali swoją uwagę w stronę czegoś innego niż do tej pory. Taki tydzień właśnie. Teraz patrzymy na koziorożca. Królowa monet, się powtarza tu energia małej cesarzowej i duża cesarzowa jest też. Czyli mamy żeńską energię zrozumienia, opiekowania się, bardzo matczyna energia, bardzo czuła. Taka właśnie, zaopiekuj się mną, zaopiekuj się sobą. Tu jest też miłość, obfitość, Wenus. Tutaj jest dużo takiej otwartości, przyjmowania i też skupienia się na tym, co natura daje. Tak jak mówiłam wcześniej, może to być właśnie mogą to być zasoby, mogą to być plony z ogrodu i nie tylko, którymi trzeba się zająć. Tudzież inni ludzie, z którymi żyjemy, z którymi jesteśmy. Też zwierzęta, wszystko to, co żyje, bo cesarzowa, ona jest taką osobą, która potrafi być bardzo ciepła, ale też może być wyniosła. Więc z jednej strony może mieć też kogoś, komu zleci jakieś zadania. I tutaj mamy taką hierarchię, bo królowa jest niżej, cesarzowa wyżej. Więc gdzieś tutaj też się coś odbywa na zasadzie takich stanowisk. To może być w pracy też, ale myślę, że jest tu dużo satysfakcji w głównej energii i ta praca tutaj będzie jakby podzielona, że nie będzie zrzucania tej roboty czarnej na barki tego, kto jest niżej. Myślę, że to jest tutaj z tej wypływające z tej trójcy, która leży na stole. Może być miłe spotkanie przyjaciółek, które może się dawno nie widziały. Jedna niższa, druga wyższa. Przyjaciółek, które mają zawsze wiele rzeczy do omówienia. Albo przyjaciół, w sensie czytanie jest ogólne, więc chodzi o to, że spotkanie może być dwóch osób, które są bardzo konkretne, potrafią docenić to wszystko, co mają i nie są na takim
etapie całkowitego i ciągłego narzekania. Także myślę, że to może być bardzo konkretny tydzień też dla Was. Idąc dalej, wodniki, dwa miecze i kochankowie. No ciekawe. Powietrze, dużo powietrza, wielkie, małe arkana. Mamy tutaj decyzje, których podjąć się nie da, ponieważ no, nie widzę tego, można by powiedzieć. Czyli wodnik jakby gdzieś jest w takim miejscu, w tym tygodniu następnym, w którym nie będzie umiał się zdecydować, czy w prawo, czy w lewo, czy w przód, czy w tył, czy wybrać tą, czy tamtą, czy tego, czy tamtego. Więc tutaj może to być tydzień pod znakiem decyzji, które być może należałoby podjąć, ale impas może być wielki, ponieważ w dwójce mieczy mamy kogoś, kto nie widzi tej wizji, kto nie czuje tego. Być może jest potrzeba trzeciego wyjścia. Zobaczymy, co jeszcze jedna karta nam powie. Kochankowie, to jest też tak, że może to nam oznaczać tutaj, że się ktoś zakocha niespodziewanie i nagle. Może to też być romans, ale najbardziej to jest wybór, którego trudno dokonać. Czwórka buław. Ale to może być taki wybór, gdzie raczej będziecie chcieli. Tutaj być może cieszyć się w takim jakimś zamkniętym gronie, w domowym zaciszu. Może to będzie jakieś zakochanie się też na jakiejś imprezie albo na wakacjach. No i tutaj ciężko będzie podjąć jakieś decyzje co do tego, czy coś wybieram albo czegoś nie wybieram. Ta miłość gdzieś krąży dookoła, ale bardziej to jest takie intelektualne. Tutaj coś się rozpala, coś się dzieje. Natomiast gdzieś Wy stoicie w takim zamknięciu, czakra serca zasłonięta. Jest tutaj być może jakaś sytuacja, gdzie trzeba będzie poczekać do następnego tygodnia albo jeszcze dłużej, żeby jakiekolwiek decyzje mogły zapaść. Tu może ktoś sobie marzy i wyobraża jakieś życie rodzinne, zaręczyny i cudawianki. Natomiast tutaj jest duże niezdecydowanie. Więc tak jak mówię, taki może to być tydzień, gdzie będziecie mieli szansę się bawić czy spotykać i będzie tutaj dużo dramatów, w sensie takich: ojejku, tak czy nie, kocha, nie kocha, wybierze, nie wybierze. W takim sensie, takie rozterki duszy i ciała i serca i głowy w sumie najbardziej. Także no, ciekawy tydzień, bardzo dziwny. Tutaj mamy ryby. Dla ryb mamy rycerza monet i 9 monet. O, jestem sterem, okrętem i tak dalej. I mogę w sumie. Jest tutaj dziewiątka monet, która jest jakby następną kartą po ósemce. Tutaj coś, mam wrażenie, zostało wypracowane wcześniej. Ten tydzień jawi się jako tydzień całkowicie urlopowy, czy tydzień, gdzie rzeczywiście będziecie może mniej nawet w pracy pracować, bo coś może zostało wcześniej zrobione, a jeśli będzie w ogóle praca, to będzie powoli i tak raczej na luzie i tak może będziecie czuli, że w zasadzie i to, i tamto, i siamto różne rzeczy zostały zrobione, więc nie ma tutaj potrzeby, żeby przyspieszać, wręcz odwrotnie. Bardzo wolny tydzień, bardzo taki wyciszony i docenianie siebie w tym właśnie następnym tygodniu przez ryby jest konieczne. A jeśli coś Wam się pojawi, będziecie chcieli coś zrobić, to może to być taka inicjacja. Może to być też ktoś, kto przyjdzie i będzie Was zachęcał, żebyście zainwestowali w jakiś projekt w przyszłym tygodniu, bo wygląda na to, że macie z czego czerpać. I jeśli jest z czego czerpać, to wiadomo, czemu nie. Może to nie muszą być pieniądze. To może być właśnie Wasza energia, Wasze doświadczenie, to kim jesteście. To może być działanie właśnie takie, które inicjuje się z harmonii i z takiego
bardzo wolnego podejścia. Tudzież w pracy możecie też spotkać kogoś, kto nie będzie bardzo się spieszył z wykonywaniem zadań, które ma polecone. Okej. Trzeba będzie się opiekować. Barany. Dwójka kielichów i siedem mieczy. No uwaga. Tutaj ktoś będzie chciał Wam pokazywać, że kocha i bardzo i w ogóle, ale to nie jest miłość. Stojąca obok siódemka twierdzi, że ja Ci tak pokażę, żebyś Ty uwierzył, uwierzyła. I tak ma być. I ja tutaj rozpalę coś i coś tutaj zrobimy, jakieś nadzieje. W taki sposób, żebym ja sobie mogła czy mógł skorzystać. A co to będzie, czy jaka korzyść, to już jest inna sprawa. W każdym razie ktoś może być tutaj pod wrażeniem i czuć, czy się zakochać, i czuć, że jest tutaj fajnie i w ogóle, i słyszeć wszystko to, co chce usłyszeć. Natomiast tak naprawdę to tylko puste słowa o miłości. Miłość się jakby odczuwa wewnątrz i tutaj mądrość trzeba uruchomić i taką praktyczność w tym zakochaniu. Jeśli ktokolwiek się próbuje zakochać, czy jest zakochany, to w przytomności umysłu swego może zerknąć w głąb siebie i zapytać siebie, czy czuję się kochany, czy kochana, czy jest tu uwaga, czy ja jestem ważny, ważna. Czy warto zaufać, czy warto wierzyć? No, tutaj można odkryć, że coś nie jest tak, jakby się wydawało, że jest, bo wszystko to, co jest jakby pokazywane, mówione, nie ma tej głębi i mądrości. Tutaj być może też pojawi się ktoś, przyjaciółka, przyjaciel, kto bardzo mocno przekieruje Waszą uwagę na tą nieszczerość, albo na coś, co się dzieje i jakby zdmuchnie Wasze nadzieje na odwzajemnioną miłość. Także jeśli ktoś się zakocha, no to tego odwzajemnienia może nie być. I tu uwaga, bo to jest taka trudna sytuacja, kiedy tu serce się komuś otwiera, a z drugiej strony mamy siedem mieczy. Więc podziękować trzeba takiemu komuś, kto nam otworzy oczy i powie: posłuchaj, popatrz na to z tej strony, oświetlę Ci to. I świeci, tak? Więc warto nie denerwować się, tylko raczej posłuchać, co mówi do mnie osoba, która stoi z boku i widzi być może troszeczkę więcej, albo może coś dodać. Jakby zaufanie tutaj jest ważne do siebie czy do innych. I powiedziałabym, że ta ziemia tutaj jest taką opoką i ostoją. I mam wrażenie, że można jej ufać. Na przykład ten tydzień kolejny mówi o tym, że zaufaj, poczuj satysfakcję, poczuj, że ta ziemia Ciebie wspiera. I tak samo ten pustelnik, który też reprezentuje właśnie ten żywioł. No dobrze, to teraz patrzmy na byki. O, byki. Diabeł i dziewięć kielichów. No jakieś kuszenie tutaj ewidentnie. Coś się tutaj dzieje. Diabeł, który się pokazuje, może mówić o słabościach, o przywiązaniu właśnie, o kajdanach, o tym, że czegoś nie możemy, że nie możemy spełnić swoich marzeń, bo jesteśmy przywiązani do tradycji, albo do tego, jak to się robiło dawniej, albo do wielu, wielu innych rzeczy, albo do swoich programów, które mamy w podświadomości. Więc tutaj jest jakiś też strach przed tymi marzeniami, albo strach właśnie przed tym, że te marzenia się nie spełnią, które są. Więc co tu z tym zrobić? No właśnie, zaopiekować się sobą, marzyć tak czy siak. I nie trzeba wtedy od razu widzieć właściwie tego spełnienia za 5 minut, tak? Że pomarzę sobie, zjadłabym lody malinowe i ktoś mi podstawia te lody pod nos za chwileczkę. Tutaj trzeba będzie poczekać. Ten tydzień macie marzyć i tak sobie być, i nawet jeśli jest strach, przywiązanie i jakieś inne rzeczy, no to tak jest, jakby akceptacja tego, jak to wygląda, I,
i tego, w jaki sposób tutaj się sytuacja u każdego rozwija, po prostu zaakceptowanie. Posiadanie wizji, marzeń, chęć właśnie spełnienia różnych marzeń jest jak najbardziej w porządku i macie pozostać z tym, bo po pewnym czasie okaże się, że z tego może wyrosnąć tutaj rzeczywiście coś i pojawi się w waszym życiu z biegiem czasu. Diabeł będzie znikał, a marzenia będą się spełniać, tak? Czyli nie bójmy się marzyć. Marzenia są dobre. A jeśli ktoś twierdzi, że nie ma marzeń, to znaczy, że co? Boi się marzyć? Myślę, że ten strach, te marzenia są ważne i ten strach można pokonać właśnie dzięki cierpliwości. I tutaj ta cierpliwość jest bardzo ważna i bardzo istotna. Także nie poddawajcie się, bądźcie sobą. Możecie się troszeczkę pobyczyć w przyszłym tygodniu i nie dawać za wygraną. Marzyć o wielkiej miłości, o wielkim spełnieniu, o uwolnieniu się od jakichś ograniczeń też. Także super. Tak zróbmy, byki. Ja myślę, że to będzie fajnie. A teraz bliźnięta. Piątka kielichów i koło fortuny. No, wygląda na to, że jest tutaj coś smutnego. Przeszłość wraca i ucieka, bo przeszłość jest w przeszłości. Tylko tu i teraz można odkryć nową miłość i los może przynieść nam bardzo różne rzeczy. Cuda różne mogą się zdarzyć. Tylko trzeba tutaj zdjąć te czarne ciuchy, przepracować ten smutek, stratę jakąś, jeśli takowa była, i zrozumieć, że tylko tu i teraz możliwe są nowe niespodzianki, nowa miłość i wszystko nowe, o czym sobie pomarzymy. Zresztą warto przeczytać książkę Power of Now, czyli Potęga teraźniejszości. I Nowa Ziemia na przykład. Posłuchać też Edgara Tolle, który bardzo fajnie mówi o różnych rzeczach. Tak, tu zdecydowanie ktoś w przyszłym tygodniu będzie nadal gdzieś tam drążył przeszłość i będzie chciał jakby odkopać tą przeszłość, czy będzie chciał jakby wrócić do tego wszystkiego, do tej energii, która była w tej przeszłości. Szóstka kielichów pokazuje dzieciństwo często, pokazuje też taką harmonię, która była, rodziców, opiekunów, wszystko to, co mieliśmy. A los wam tutaj może przyprowadzić tego kogoś i może się okazać, że możecie wyjść z tego smutku, że może razem można coś zrobić, ale niekoniecznie w ten sam sposób. Tutaj okazja jakaś na spotkanie z przeszłością będzie wielka dla bliźniąt. Możecie spojrzeć nagle na kogoś i okaże się, że to jest kolega z tej samej ławki, ze szkoły podstawowej albo jeszcze z przedszkola. No, tutaj uwaga na te wspominki, uwaga na te wasze uczucia i żałowanie przeszłości. Tam już niczego zmienić nie można, więc myślę, że przejście do porządku dziennego może spowodować, że poczujecie harmonię w sercu i będziecie jak najbardziej mieli szansę zakochać się w tu i teraz. W kimś, w czymś może tu się pojawić jakaś bardzo fajna wygrana na loterii albo jakaś właśnie osoba, z którą będzie można sobie budować coś podobnie, nie tak samo, jak to było w przeszłości. Więc dużo tutaj mamy wody. No i idzie jakaś zmiana, bo koło fortuny mówi też o wyjazdach, o zmianie, o czymś, że dzieje się tutaj inaczej i że los was może zaskoczyć bardzo pozytywnie. Także porzućcie smutki, jest lato, zajmijcie się sobą, odwróćcie się i zobaczycie, że być może to, czego szukacie, macie tuż za plecami. Taka sytuacja. Także fajnie. Tydzień jak najbardziej wakacyjny. Zobaczymy, co jeszcze karty wyroczni nam powiedzą. No i dla mnie też będzie to już wtedy czas troszeczkę na odpoczynek, na taki weekendowy oddech.
teraz patrzymy. Tak się dziwnie przełożyły te karty. Ok. Mamy tutaj wiadomość w butelce. To będzie jakaś niespodzianka. Tutaj, żebyście byli w porządku wobec siebie oczywiście. No i chodzi też bardzo o dom. Nie ma wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, a najlepiej jest w domu. Tak można by powiedzieć o tej ostatniej karcie. Natomiast wiadomość w butelce to jest jakieś zaskoczenie moim zdaniem. Tutaj możecie otrzymać jakieś informacje, jakieś tutaj może być wskazanie na jakiś szczegół, na jakiś drobiazg, na wskazanie czegoś, co jest dla waszego najwyższego dobra. Czyli tu mogą być w tej butelce różne informacje. To trochę tak, jakbyście mieli się skupić i być obecni, przytomni, dostrzegać tutaj każdy szczegół, który was otacza. Piękne kwiaty, czy jakiekolwiek inne dobra, czy naturę, która się rozwija, rozkwita, różne rośliny. My czasami tak biegniemy i w głowie jesteśmy, że nie jesteśmy w stanie tego dostrzec. A tutaj w tej butelce jest jakaś wiadomość i należałoby jakoś ją otworzyć, żeby można było odczytać tą wiadomość, czyli być uważnym, precyzyjnym, żeby się tutaj nic nie zniszczyło z tej wiadomości po otwarciu tej butelki, tak? Czyli ta karta ósemka monet pod spodem bardzo ładnie pokazuje taką bardzo dużą drobiazgowość, ale nie w takim pejoratywnym znaczeniu, tylko szczegóły, które mogą nam umknąć w tym momencie, w tym tygodniu nadchodzącym, mogą być ważne, ponieważ będą wpływały na nasze jestestwo, na nasze samopoczucie. Bo tak jak mówiłam, jeśli będziemy nieuważni, to możemy coś zepsuć i to będzie miało znaczenie, czyli mamy tutaj nasze działanie, czyli prawo, które mówi o tym, co dajesz, to dostajesz. To trochę jest jak karta wagi, czyli takie wprowadzanie równowagi w dawaniu i braniu. To pod spodem mamy królową monet, czyli ona bardzo empatycznie podchodzi, chce być pomocna, chce pomagać, chce wspierać i to wprowadza dużą równowagę, ale tylko wtedy, kiedy ona pomaga, wspiera, a nie jest męczennikiem i służącą, tak? Więc tutaj uwaga, jeśli chodzi o to, to macie dbać o to, żeby się nie przepracować, żeby jednak dać sobie przestrzeń na to, żeby być empatycznym, żeby wspierać i dostarczać różności, ale bez przesady. I to jest ta uważność, to są te szczegóły, które mogą was właściwie zaskoczyć wszędzie, czy to w domu, czy na plaży, czy na innych wyprawach wakacyjnych i nie tylko. I kiedy powrócicie do domu, będziecie mogli poczuć satysfakcję, ponieważ fajnie, kiedy jedzie się na wakacje. Niektórzy mówią, po co jechać, jak za chwilę wrócę. No właśnie, w tym jest cały sens, żeby wyjechać z tego domu, żeby wyjechać z tej rutyny, żeby pozwolić sobie nawet na jakiś krótki wyjazd po to, żeby powrócić do domu i poczuć, jak dobrze w tym domu jest. Prawda? No i właśnie, to tyle ode mnie. To jest cały świat, który mamy, który może być naszym domem i wszędzie możemy jechać na wakacje, jednak mamy nasze szczególne miejsca, do których wracamy i które dają nam poczucie takiego powrotu do siebie. No i właściwie to już ode mnie wszystko. Jeszcze raz dziękuję wam za obecność. Przypominam, że jest promocja na książkę Plan Duszy na stronie www.planduszy.pl i zapraszam, możecie skorzystać, poczytać. Może jeszcze nagram w przyszłym tygodniu jakiś filmik, w którym przybliżę, jak działać z tą książką. To tyle w zasadzie ode mnie. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia.